Siemano, z tej strony znowu Akop. Witam Was na kanale New Balance Poland. Dzisiaj chciałbym poruszyć mój ulubiony temat. A czemu ulubiony? Ponieważ bardzo lubię owoce i bardzo nie lubię z nich rezygnować. I wiem, że większość z Was, którzy oglądacie ten materiał, na pewno też owoce lubicie i przeszkadza Wam to, że słyszycie, przynajmniej mi to przeszkadzało, kiedy ktoś mówił, że chłopaku, odchudzasz się, nie możesz jeść owoców. Zawsze mi to bardzo przeszkadzało, bardzo nie lubiłem być na diecie redukcyjnej, ponieważ jak to, być cały czas o tak zwanych, jak ja to mówiłem, produkty bezsmakowe, suche, tak? Czyli różnego rodzaju kasze, makarony, jakieś chude mięsa, co oczywiście dzisiaj wiem, że to było błędem, ponieważ dieta powinna być znacznie bardziej urozmaicona. Ale wracając do tematu owoców, czy powinny być owoce na redukcji? Otóż, jednym z doskonałych powodów, dlaczego warto jeść owoce w naszej diecie, oto między innymi, że owoce, oczywiście wszystko jest uzależnione od tego, jaki jest to rodzaj owocu, mają tak zwany indeks sytości, czyli dodawanie owoców do naszej diety powoduje, że jesteśmy bardziej najedzeni. Jest to dla mnie osobiście, dla osoby, która zawsze cierpi z powodu bardzo dużego głodu odchudzając się, jest to bardzo duży plus i na pewno zdecydowanie duży komfort psychiczny. Kolejna kwestia, co pokazują nam badania naukowe, dodawanie owoców do diety, jest to dodanie ogromnej bomby witaminowej. Bomby witaminowej, która jest dobra nie tylko pod aspektami zdrowotnymi, bo wszyscy przecież wiemy, że na przykład jabłko będzie zdrowe, bo ma witaminy i minerały, ale również te witaminy i minerały, które tam są zawarte, pozytywnie wpływają na przyspieszenie metabolizmu, na spalanie tkanki tłuszczowej, na przyswajanie różnych składników odżywczych, bądź ewentualnie pomoc w usuwaniu niektórych substancji antyodżywczych, które dla nas byłyby negatywne. Tak więc widzicie, tu jest kolejny powód, dlaczego owoce warto byłoby spożywać nawet w okresie redukcyjnym. Fajne ostatnio widziałem badania również, które pokazały, że spożywanie owoców, dodawanie owoców do diety wpływa pozytywnie na naszą florę jelitową, czyli naszą florę bakteryjną, tak? Na pracę naszego układu pokarmowego. Jest to super szczególnie, że bardzo dużo chorób tak zwanych autoimmunologicznych, które są zarazą naszego współczesnego świata, tak mógłbym powiedzieć, właśnie te problemy zaczynają się w naszych jelitach, dlatego o te jelita też należy dbać, a dbamy o nie właśnie między innymi dodając odpowiednie rodzaje owoców, czyli tutaj również jak najbardziej warto byłoby z tego korzystać. No i największy plus moim zdaniem, przynajmniej pod kątem sportowym, powinno nam zależeć jako ludziom aktywnym, żeby utrzymać tak zwany glikogen mięśniowy zawsze na odpowiednim poziomie. Nawet jeżeli jesteśmy na redukcji tkanki tłuszczowej, ten glikogen musi być na odpowiednim poziomie, żeby mieć energię, która pozwoli nam odpowiednio mocno, intensywnie trenować, żeby mogły zajść te wszystkie fajne efekty, które chcielibyśmy osiągnąć. Okazuje się, że najlepsza proporcja węglowodanów, która wpłynie pozytywnie na uzupełnienie glikogenu mięśniowego. Te mówię o cukrach prostych, takich jak glukoza i fruktoza, czyli właśnie, które są zawarte między innymi w owocach. Jest to stosunek 3 do 1 albo 2 do 1. Może być taki bądź taki. I na przykład podobny stosunek ma banan. Czyli banan byłby bardzo fajnym rozwiązaniem na źródło węglowodanów do posiłku potreningowego, po to, żeby dodać takie idealne węglowodany, które byłyby nam potrzebne. Czyli jak widzicie, owoce w żaden sposób negatywnie nie wpłyną, a po treningu one jeszcze będą bardzo dobrze wykorzystane, czyli to nie wpłynie i nie zahamuje w żaden sposób redukcji tkanki tłuszczowej. Więc pytam, po co rezygnować z czegoś, co jest smaczne, a jeszcze fajnie działa na nasz organizm. Smacznego. Trzymajcie się. Piona.